Kiedy zastanawiałem się ostatnio, z czym chciałbym przyjść do zboru, z czym chciałbym się podzielić dzisiaj na nabożeństwie wtorkowym, to Pan Bóg tak mocno dotykał się i cały czas powtarzał mi w zasadzie takie jedno zdanie, które pojawiło się też na festiwalu dość mocno, kiedy na porannym nabożeństwie dzielił się Roni Kołodziejski, pastor, to ten temat i gdzieś ta myśl przejawiała się właśnie na tym nabożeństwie, które zresztą to słowo w niedzielę rano było naprawdę dla mnie niesamowite, i yy, myślę, że mogliśmy wiele z niego odebrać, wyciągnąć było takie głębokie. I Gdzieś ta jedna myśl cały czas chodziła mi po głowie, już wcześniej, ale właśnie gdzieś na tym festiwalu, Pan Bóg jakby potwierdził tą myśl, potwierdził to, yy, czym chce się podzielić, a potwierdza to też przede wszystkim. Cały czas w moim życiu, kiedy jakby trochę czasem pokazując mi, jak jeszcze w niektórych tematach, jak jeszcze w niektórych sprawach ubolewam w tym temacie i jestem po prostu jeszcze trochę o krok do tyłu. I, I pokazuje mi, jak wiele pracy jest w moim życiu, ale też dzięki temu, że właśnie to w jakiś sposób przeżywam, to jest mi o tyle lepiej i o tyle przyjemnie podzielić się z wami tym słowem. Yy, I nazwałem to słowo duchowe zaległości. Yy, zaległości to jest coś takiego, jakby to powiedzieć, no, nagle się pojawiają. Zaległości to jest coś takiego, że kiedy, yy, może najlepiej na przykładach, kiedy po prostu idę, dochodzę do szkoły, już nie chodzę, ale kiedy chodziłem do szkoły i kiedy okazało się na przykład, że na tydzień zachorowałem, to zawsze to sprawia, że pojawiają się w mojej szkole w zaległości, prawda? I zaległości mają to do siebie, że można albo je odrobić, albo je zostawić. I wiecie, ja pamiętam z, o, z siebie ze szkoły, że raczej nie odrabiałem swoich zaległości. A jeżeli już przepisywałem zeszyty, to w taki sposób, że nie miałem pojęcia, co przepisuję, po prostu przepisałem. Więc to też jest. To też nie było dobre odrobienie zaległości. I wiecie, często tak jest z zaległościami, że kiedy je odrobimy w jakiś zły sposób albo w ogóle ich nie odrobimy, to gdzieś w następnej przyszłości mogą nas dogonić. Może znowu wracając do tym przykładu szkoły. Kiedy jakiegoś, na jakimś dziale z matematyki powiedzmy nie będzie mnie w szkole. I będę miał z tego tematu zaległości, to nawet jeżeli chodząc później do szkoły, będę ogarniał różne tematy, które są następne, to w pewnym momencie, jeżeli nie, nie wcześniej, to być może na jakimś sprawdzianie albo na maturze, kiedy zobaczę zadania z tamtego działu, no po prostu będę z tego lewy. Są takie przedmioty, które wręcz jeszcze w inny sposób działają, że kiedy mam jakąkolwiek zaległość, to dalej nie pójdziemy tak naprawdę. I albo to odrobimy, albo staniemy w miejscu. Zaległości można mieć tak naprawdę we wszystkim. Można mieć w pracy, gdzie sezon urlopowy na dobre ruszył, więc bardzo często można mieć takie zaległości w swoich pracach, kiedy czasem wraca się po kilku dniach i nagle. Ale czasem nawet nie tylko z zaległości można mieć z tego, że nas nie było. Czasem mogą być zaległości takie, że czegoś po prostu nie ogarnęliśmy, że czegoś nie zdążyliśmy zrobić, albo nie wiemy jak zrobić. Przykład z pracy, powiedzmy, to może taki bardziej mój. Wiecie, uczę się Excela, jest to bardzo mi potrzebne w mojej pracy, i bardzo często różne rzeczy. Excel to jest takie w komputerze. Taki arkusz kalkulacyjny, w którym można tworzyć różne tabelki, można tworzyć różne wykresy, raporty i tak dalej, już można iść tak dalej. I wiecie, ja z tego tematu byłem totalnie lewy, kiedy zacząłem pracować u siebie w pracy i gdzieś tam się rozwijać w tej pracy i gdzieś tam iść do przodu. To zaczęło mi się coraz więcej pojawiać obowiązków w tym właśnie w tym, w tym programie Excel. I wiecie, zauważyłem, że czasami nie ogarnąłem jakiegoś tematu. I wiecie, często było tak, mam taką osobę obok mnie, która dużo ogarnia, często podeszła, zrobiła, no i super. Ale ja nie ogarnąłem dalej. I wiecie, i teoretycznie temat idzie do przodu, bo praca jest zrobiona, wszystko jest ok, ale w praktyce ja dalej jestem w zaległościach, bo nie umiem tego zrobić. I kiedy pojawia się to w dalszej przyszłości, ten sam temat, to znowu, wiecie, mogę siedzieć taki zielony i nie wiedzieć, o co mam zrobić. Dlatego bardzo ważne jest we wszystkich dziedzinach naszego życia, abyśmy dbali o to, by ogarniać swoje zaległości. Bo zaległości można być nawet w rachunkach, w naszych płacach, kiedy często nie wiem, płacimy za prąd, gaz i wodę. Kiedy, kiedy pojawiają się zaległości, to pojawia się problem, to pojawia się jakaś trudna sytuacja. Zaległości można mieć w relacjach, można długo z kimś się nie spotykać i mieć pewne zaległości w wiedzy o sobie, w tej relacji, w budowaniu tej relacji. Czasem się może okazać, że kiedy te zaległości narastają, to może się okazać, że tej relacji już tak naprawdę nie ma. Zaległości po prostu można mieć w życiu. W każdej dziedzinie naszego życia możemy doświadczać zaległości. Z naprawdę różnych rzeczy. Ale oczywiście nie będę mówił dzisiaj o zaległościach z wszystkich dziedzin swojego życia. Ale to, co jeszcze chcę ważnego, na co chcę zwrócić uwagę, odnośnie zaległości, jakie są zaległości. Zaległości są takie, że czasami wpływają na cały zespół. I już tłumaczę, o co mi chodzi. I to też znowu ruszę temat z Excela i mojej pracy. Y może nawet nie Excela, ale ogólnie mojej pracy. Bo tak gdzieś myślałem na temat tego, to od razu wiadomo moje środowisko. Wiecie, czasami jest tak, że na przykład zaległości ma ktoś inny. Powiedzmy, że wyjeżdża na urlop i nie wykonuje swojej pracy. I u nas jest tak, że kiedy mamy tak powiązane ze sobą różne schematy pracy, dziedziny itd., że kiedy ktoś wyjeżdża na dwa tygodnie na urlop, to jeżeli ktoś tej osoby nie zastąpi, to przez dwa tygodnie nie tylko ona stoi, ale tak naprawdę stoi później być może ja, później być może jakiś księgowy, później być może jakaś kadrowa, bo to wszystko, wiecie, jest ze sobą powiązane. I często tak jest, że zaległości mają wpływ na większą grupę, na grupę, którą, z którą ona jest, te zaległości są związane. Jeżeli to jest szkoła, możecie, może wrócę do przykładu szkoły, yy, to kiedy, wiecie, często tak jest, ja pamiętam to ze szkoły, że było tak, że nauczyciel prowadził jakieś przedmioty, jakąś lekcję, i powiedzmy, że dwie albo trzy osoby z klasy miały zaległości, były do tyłu, nie ogarniały. I często nauczyciel, żeby móc iść z całą klasą, musiał zatrzymać całą klasę i zrobić wszystko, żeby te trzy osoby doszły do tematu, wytłumaczyć im to na nowo, albo jakoś ich wspomóc. I później mogliśmy iść dalej. Oczywiście nie wszyscy nauczyciele to praktykowali, niektórzy byli tacy. Że stwierdzali, nie ogarniasz to trudno, my idziemy dalej. Ale pamiętam takie przykłady, że czasami tak się działo. Dlaczego o tym mówię? Bo to będzie dzisiaj ważne. Że zaległości czasem mają wpływ na całą grupę. Mogą mieć wpływ na całą grupę. Więc podsumowując, zaległości powstają, gdy czegoś nie zrobimy. Powodują paraliż częściowy lub całkowity w danej dziedzinie życia. Często oddziałują na inne dziedziny. I tak jak mówiłem, Duch Święty mówił do mnie w temacie duchowych zaległości. Bardzo mocno dotykał mojego serca, że w ogóle coś takiego jest. Że może pojawić się w naszym życiu, że może pojawić się w moim życiu. Ale przede wszystkim nie dotykał mnie, że może się pojawić. Ale dotykał mnie, co ja robię z tymi zaległościami. I chciałbym, abyśmy otworzyli list do Hebrajczyków w trzeci rozdział. Myślę, że to będzie taki kluczowy albo najważniejszy fragment dzisiejszego dnia. Będziemy później też rozszerzać ten kontekst, ale na razie tylko od 7 do 11 przeczytam. Dlatego jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawili mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła, przez 40 lat, dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą, nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie nie wejdą do mojego odpoczynku. Zawsze czytałem ten fragment, albo słyszałem go z różnych ust. Zawsze bardziej w sercu i odnosiłem ten fragment do, po prostu, do wiecie takiej ewangelizacji, że przychodzi chmara niewierzących ludzi i wiecie taki kaznodzieja, taki wiecie, że tak powiem, pełną gębą, dziś, jeśli jego, dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Tak sobie wyobrażałem ten werset zawsze. <laughs> to może takie wiecie, wyobrażenie jakiegoś fragmentu, nie? Ale zawsze tak sobie myślałem o tym. Myślałem, że to taki stricte ewangelizacyjny fragment, że dziś, jeśli usłyszysz Ty narkomanie o Bogu, nie zatwardzaj serca swojego, tylko idź za Bogiem. Tak sobie wyobrażałem ten fragment. I kiedy zacząłem czytać i zagłębiać się w ten fragment, to zrozumiałem, że to zupełnie nie ta droga. I zupełnie nie o to chodziło, kiedy autor pisał ten list. Myślę, że przede wszystkim można to zobaczyć od razu w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału, gdzie jest napisane tak. To jest jakby kontekst też wcześniejszy, do kogo kieruje te słowa. Stąd bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, niebiańskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. Stąd bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. To, jest, to są autorzy, autorzy, to są adresaci, przepraszam, tego, tego listu, to są adresaci tego zdania, które brzmi dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. I jeszcze wcześniej napisane, dlatego jak mówi Duch Święty, a więc to jest fragment, który mówi do osób, do których mówi Duch Święty. To jest fragment, do których przemawia Duch Święty, w którym działa Duch Święty, w którym, z którym współpracuje Duch Święty. I kiedy On dziś mówi, to dziś mówi. I chciałbym się skupić na tym słowie. Dzisiaj. To jest kluczowe słowo, które wyciągnąłem z tego fragmentu i które bardzo chcę dzisiaj podkreślić. Dzisiaj. Dzisiaj to jest dzisiaj. Dzisiaj to jest teraz. I wiecie, my lubimy bardzo słyszeć coś i odkładać to na później. My lubimy bardzo usłyszeć dobre kazanie, które nawet nas dotknęło i zabolało. I odłożyć to na dogodny czas, aby go wykonać. Już śpieszę z przykładami. Być może jest jakieś słowo na temat przebaczenia. Na temat tego, że musimy sobie przebaczać. I my lubimy odkładać ten fragment do momentu, kiedy mój konflikt z najbliższą osobą trochę ochłonie. To wtedy ten temat o przebaczeniu może zacząć działać, prawda? Może jeszcze bardziej taki prosty, żeby bardziej to zobrazować yy, przykład. Wyobraźmy sobie, że Duch Święty do kogoś mówi, być może nawet w komorze o finansach, i mówi, wiesz co? Liczę na ciebie, że będziesz przynosił dziesięcinę do zboru, że będziesz yy, dzielił się swoimi finansami, są ode mnie, to jest moje błogosławieństwo dla ciebie. I tak wiecie, przychodzi do kogoś gdzieś, być może w tej komorze, i wiecie, ok, do zrobienia, ale wiecie, jak wyjdę z kryzysu finansowego, w którym akurat jestem, prawda? Czasem jest tak, że my lubimy odłożyć jakiś temat na później, kiedy przyjdzie bardziej dogodny czas, kiedy przyjdzie taki czas, w którym będzie nam to łatwiej zrobić. Tylko najgorsze jeszcze w tym wszystkim jest to, że to jutro już nie nadchodzi. Rozumiecie o co chodzi? Że odkładamy to na później, na tak zwane jutro, i bardzo często okazuje się, że tego jutra już nigdy nie ma, że temat gdzieś ucichł. I temat jest nieprzepracowany. Rozumiemy? Często pojawia się to, w, tak widzę to w swoim życiu i widziałem to ostatnio, dostrzegałem to bardzo mocno. Jak dochodzą do mnie często w komorze czy czytając Boże Słowo, widzę jakieś rzeczy do mojego życia, ale często są to tak na tyle bolesne rzeczy, albo na tyle wydają się mocne rzeczy, że odkładam je na później. I wydaje mi się, że często my jako chrześcijanie lubimy te najtrudniejsze rzeczy, albo te, które wymagają od nas czegoś, odłożyć na jutro. A jutro nie przychodzi. Dlatego dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. I tak zapisałem sobie w zasadzie. Możemy sobie tak na szybko otworzyć list Jakuba. 4.13. Teraz słowo do Was, którzy mówicie: Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta. Będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co Wam przyniesie jutro. Czym jest Wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Wiecie, często nawet pojawia się taka sytuacja, że jesteśmy osobami, które dopiero muszą spotkać się, może nie na tym miejscu, ale często są takie osoby, które są osobami, które muszą spotkać się z Bogiem. I wiecie to, co naj, dzisiaj jest największą rzeczą i najczęściej spotykaną, kiedy czasem rozmawiam z niektórymi, nawet młodymi osobami, to nie to, że mam, nie chcę mieć nic wspólnego, ale to, że nie dzisiaj. Mam wiele osób gdzieś w moim otoczeniu, czy są to często nawet osoby yy, z rodzin wierzących, które gdzieś oddaliły się od kościoła i od Boga i gdzieś czasami się z, nim, z nimi spotkam, gdzieś czasami z nimi rozmawiam i to nie, nie o to chodzi, że oni nie chcą mieć z Bogiem często nic wspólnego, ale to często jest to nie dzisiaj, jutro. I tak mocno, wiecie, Jakub napisał właśnie o tym jutro. O tym, że to jutro może nigdy nie nadejść. O tym, że jest dziś praca w naszym życiu do wykonania, że Duch Święty chce dziś przyjść do każdego z nas. Chciał przyjść w niedzielę na nabożeństwie, chciał przyjść wczoraj w komorze, być może drugi raz wczoraj w komorze, chciał przyjść dzisiaj, chce przyjść dzisiaj na nabożeństwie, chce przyjść w każdy moment i chce coś wlać w nasze serce. I pytanie, jaka jest nasza odpowiedź? Czy zrobimy to dziś? Czy odłożymy na później? Czy odłożymy na tak zwane jutro? Które dobrze wiemy z doświadczenia, że często nie przychodzi. Dalej w tym wersecie, w trzecim rozdziale, kiedy czytamy, pisze tak. Dlatego jak mówi Duch Święty, powtórzę się, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, a więc o tym już troszkę powiedziałem, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Dalej tu jest napisane, nie znieczulajcie swoich serc. Czy w, w starszym tłumaczeniu, w Brytyjce chyba jest, nie zatwardzajcie, przecież to jest tak najbardziej znane i, i najbardziej popularne stwierdzenie, ale w, w tym tłumaczeniu od Piotra jest, y, nie znieczulajcie swoich serc. Ale tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy zatwardzajcie, czy znieczulajcie. Y, ma to bardzo podobny wydźwięk. A więc. Może się okazać, że kiedy słyszymy Boży głos, w jakiś sposób znieczulamy swoje serce. W jakiś sposób zatwardzamy na ten głos swoje serce. I Boże Słowo mówi tutaj, abyśmy tego nie robili. A więc dzisiaj usłyszysz Jego głos, dzisiaj musisz to wykonać, bo inaczej możesz zatwardzić swoje serce albo znieczulić swoje serce na to, co mam dzisiaj do Ciebie do powiedzenia. Ja potrzebuję, abyś dzisiaj zareagował na to słowo, abyś, bo później może się okazać, że Twoje serce zostanie zatwardzone albo znieczulone na to, co do Ciebie mówię. I wiecie, to bardzo dobrze widać w przykładzie, który jest tutaj podany i do którego chcę przejść. Później jest napisane, jak w dniu próby na pustyni, to odnosi się oczywiście do wyjścia yy, narodu izraelskiego z ziemi, yy, z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej. Jak w dniu próby na pustyni, tam wasi ojcowie wystawili mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysięgłem w swoim gniewie: Nie wejdą do mojego odpoczynku. To, co widzę na pierwszy rzut oka, w narodzie izraelskim to to, że ja nie widzę tutaj problemu. Na pierwszy rzut oka, oczywiście mówię. Nie, nie spójrzcie na mnie teraz w zły sposób. Bo naród izraelski wychodzi, i kiedy potrzebują, aby, aby morze się rozstąpiło, to się roztapia. I kiedy potrzebują jeść, to manna z nieba jest, prawda? Kiedy potrzebują pić, to woda jest. I kiedy w ogóle potrzebują Boga przez cały ten czas, kiedy potrzebują jego prowadzenia, to on ich prowadzi, prawda? Więc dlaczego taki przykład jest tutaj napisany? Ja mam wrażenie, takie pierwsze oczywiście, próbuję trochę pociągnąć, że tam jest wszystko ok. Oni wszystko, co potrzebowali, dostali. Wszystko, co było im potrzebne do drogi, o co prosili, dostali, prawda? Krok w krok można powiedzieć, że Bóg był cały czas z nimi, prawda? Cały czas dawał im zaopatrzenie, którego potrzebowali. Więc na pierwszy rzut oka w narodzie izraelskim wszystko było ok, kiedy wychodzili. I tutaj właśnie w tym wszystkim chcę zauważyć duchową zaległość w ich życiu. Bo nie wiem, czy zauważacie to, znamy tę historię bardzo dobrze. Ale za każdym razem, kiedy naród coś potrzebował, kiedy naród potrzebował coś do swojego codziennego życia, kiedy potrzebował ratunku, kiedy potrzebował czegokolwiek, to za każdym razem wiecie, czytamy o ich yy, narzekaniach, o ich, wiecie, takiej mowie, po coś nas tu wyciągnął, po coś nas tu przywlekł, wszyscy poginiemy i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem oni otrzymują mimo wszystko od Boga, czy to mannę, czy to wodę, czy to pomoc, czy to ratunek, za każdym razem otrzymują to, o co tak bardzo, można powiedzieć, w pewien sposób nieładny, pełen niewiary, proszą, prawda? I widzimy, że Mojżesz na ogół jest tym, który ma tą wiarę, przychodzi do Boga i można powiedzieć, wypraszał Boga wiele rzeczy dla tego narodu. I co chcę w to wszystko, to wszystko powiedzieć, że za każdym razem, kiedy naród izraelski, powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że idą i jest ta sytuacja, kiedy potrzebują wody. I to jest dla nich lekcja, prawda? To jest dla nich moment w którym powinni się wykazać. Idą i potrzebują wodę, która jest im potrzebna do życia. Zaczyna być sucho. Już być może 10 tysięcy kroków temu już czułem, że mnie suszy, a teraz to już jest totalnie ciężko. I teraz pytanie było do ich życia w ich wewnętrznej, w ich wewnętrznej osobie: Co ja teraz zrobię? To pytanie brzmiało, czy będę ufał Bogu, który wyw wywlókł nas z tej ziemi egipskiej, który czynił tam rzeczy niezwykłe i niesamowite, który rozstąpił wodę, który zrobił wszystko, czego potrzebowaliśmy do tego i pory i radzimy sobie świetnie właśnie dzięki Niemu, czy będę narzekać? I wiemy dobrze, że wybrali tą drogę, będę narzekać. Będę, wiecie, stękał, będę wołał, Mojżeszu, po co nas tu przywlokłeś, znowu poginiemy, wszyscy mogliśmy poginąć w Egipcie, i tak dalej, i tak dalej. To była dla nich duchowy moment, duchowa lekcja, w której oni podjęli jakąś decyzję. I tak naprawdę otrzymali to, co potrzebowali, prawda? Otrzymali wodę. I napili się wszyscy, tak? Znamy historię. Potrzebowali manny, wszyscy zjedli. Ale w jaki sposób przeszli przez tą lekcję? To była lekcja, w której pozostała pewna zaległość. Czegoś nie nauczyli się już wcześniej i wcześniej. Tak naprawdę od samego początku Bóg do nich mówił i dawał im lekcje, od momentu, kiedy mieli wyjść z Egiptu, i oni za każdym razem zachowali się tak samo, bo za każdym razem nie odrobili lekcji, którą mieli wcześniej. A ta lekcja nazywała się Zaufaj mi. Zaufaj mi. Popatrz, co zrobiłem w Twoim życiu, zaufaj mi. Nie narzekaj, że jest Ci źle, nie narzekaj, że nie dacie rady, skoro cały czas dajecie radę. Ale wiecie, oni nie wyciągali lekcji, oni brali łaskę, którą dał im Bóg. Nie wiem, czy zauważacie to, ale oni brali to, co Bóg im dawał, nie wyciągając żadnej konsekwentnych lekcji do swojego życia. I pojawiła się zaległość, która ciągła się i ciągła i ciągła. I przed taki moment, kiedy dwunastu zwiadowców poszło, i znamy tą historię dalej, kiedy poszło zobaczyć Ziemię obiecaną i wrócili i znamy historię. Dziesięciu powiedziało, że jest, nie ma szans. A dwóch powiedziało, że są szanse, że z Bogiem damy radę, prawda? I wiecie, te duchowe zaległości, które ciągły się od samego wyjścia i których nigdy nie odrobili, te zadania domowe, które potrzebowaliby, te konsekwencje, te prawdy, którą potrzebowali wyciągnąć z każdej tej jednej sytuacji, nie wyciągnęli. Nic z tego nie wzięli. Żadnego zaufania, żadnej wiary. Brali Bożą łaskę. Brali to, co Bóg im daje dobrego, ale nigdy tak naprawdę nie podjęli decyzji, by nie narzekać, tylko iść i zaufać. To miała być ich decyzja w ich życiu, w każdym z nich. Ale zostawili sobie taką duchową zaległość. Zostawili to na później. Narzekali, bo teraz potrzebowałem pić, bo teraz potrzebowałem jeść, bo teraz potrzebowałem pomocy. Zaufanie zostawiam na później. Teraz muszę iść do lekarza. I to, co jest najgorsze w tej całej historii, to że przez te duchowe zaległości, myślę, że każdy z nas wie, gdzie wylądowali, jak skończyli. To był naród wybrany. Boże, pokolenie, które Bóg wybrał, by wyciągnąć ich z ziemi egipskiej. Ale przez to, że w swoim życiu nie odrabiali lekcji, nie odrabiali i wpadali w duchową zaległość, która pozostawała w ich życiu cały czas, wszyscy poginęli. Wszyscy poginęli tam, gdzie wcale im nie było dobrze. Wszyscy poginęli na pustyni. Przez którą musieli przejść w swoim życiu. Ale mieli tylko przejść, nie zostać. Mieli iść do obietnicy, którą Bóg im dał, ale przez duchowe zaległości w swoim życiu nie weszli do obietnicy, którą Bóg ich dał. I Bóg pokazał mi to bardzo mocno do mojego serca i do, do nas dziś, że jeżeli pozostaniemy w jakichś duchowych zaległościach, jeżeli nie zareagujemy dziś na to, co dziś jest do nas mówione, jeżeli nie będziemy reagować w niedzielę na dziś, jeżeli nie będziemy reagować w swoich komorach na dziś, jeżeli nie będziemy reagować na głos Ducha Świętego na to dziś, to pozostaniemy w takich duchowych zaległościach, że nigdy do żadnej obietnicy nie wejdziemy. To się nazywa duchowa stagnacja, to się nazywa miejsce, z którego nie da się wyjść, to się nazywa duchowa pustynia, w której zostaniesz. Potrzebujemy odrabiać lekcje w swoim życiu na bieżąco. Nie możemy zostawiać zeszytów nieodrobionych. Tak bardzo mocno Bóg to ostatnio do mnie powiedział i pokazał na tym przykładzie, że te niewykorzystane prawdy, te niewykorzystane lekcje, to były piękne lekcje, kochani. Chciałbym w życiu zobaczyć roztąpione morze. I nie porównuję się do ich czasów, bo wiem, że tam mnie nie było i nie mogę powiedzieć, co bym zrobił na ich miejscu. Ale, ale to były piękne duchowe lekcje, które należało odrobić. Które należało wykonać. Których należało coś wyciągnąć, czegoś się nauczyć. To były lekcje, z których trzeba było wyciągnąć. Tak, Boże, z Tobą żadne trole nas nie są przerażające. Z Tobą żadne narody nie są dla nas straszne. Skoro Morze otworzyło się dla nas i przeszliśmy suchą nogą, i skoro zamknęło się, by zamknąć całą przeszłość, z Tobą, Boże, wszystko jest możliwe. To była lekcja dla nich. Jaka jest lekcja dzisiaj dla Ciebie? Warto zastanowić się, co Bóg mówił do Ciebie ostatnio i co mówi do Ciebie dziś. Warto zastanowić się, co Duch Święty, w jaki sposób działa w Twoim życiu. I reagować dziś. I reagować teraz. Straszy mnie ten przykład, ale wiem, że to jest, że to, jest, to może być rzeczywistość, kiedy. Spróbujemy zostać w miejscu, w którym jesteśmy. Albo z powodu samozadowolenia, bo jestem, bo jestem ok. Albo z powodu braku odwagi, by podjąć decyzję, by zaufać w jakimś tam aspekcie. Albo z powodu tego, że tak bardzo mnie to przyciąga, że nie chcę tego zostawić. To może być jakiś grzech. I widzę, że kiedy zostawiamy takie rzeczy w swoim życiu, to, to nie pójdziemy dalej. To zostaniemy. To być może ta obietnica o służbie przejdzie gdzieś obok. Być może ktoś inny tą służbę wykona za ciebie. Mam taki straszny przykład o jednej osobie, ale nie będę mówił kto to jest. Ale kiedyś wyszła w jakiejś społeczności, nieważne gdzie, na środek i modliła się. I dostała słowo od Boga, poświadczone proroctwem dwóch osób, że zostanie pastorem. Ale było coś w jej życiu, co musiała załatwić. Czegoś, co się musiała pozbyć. I wiecie, tak przez najbliższe 20 lat się tego pozbywała, aż w końcu odeszła. Nie zostając nigdy pastorem. Czy to jest straszny przykład, ale wiecie, ja nie chcę w swoim życiu, ja nie chcę dla siebie duchowej stagnacji, ja nie chcę zatrzymać się i stwierdzić, że to jest ok, a że to już jest za daleko, że to już jest jakiś krok do przodu za bardzo. Ja chcę brać lekcję, ja chcę uczyć się od Ducha Świętego, w jakimkolwiek aspekcie by to nie było. To może być aspekt przebaczenia, to może być aspekt finansowy, o którym mówiłem. To może być jakiś grzech, być może skryty, być może schowany. To może być coś, co pociąga nasz czas, to może być cokolwiek, w co próbuję do, dotknąć i. Pokazać ci to Duch Święty w Twoim życiu. To może być czas społeczności, albo w ogóle korzystanie ze swojego czasu. Jest tak wiele aspektów, w których wierzę, i, i to jest dobre miejsce, kiedy Duch Święty do nas mówi, kiedy nas dotyka, kiedy pokazuje, kiedy kształtuje. To jest super. To jest dobre duchowe miejsce. Tylko pytanie, co z tym duchowym, dobrym miejscem zrobimy? Bo kiedy nie będziemy. Kroczyć krok w krok, kiedy nie będziemy szli za tym, co Duch Święty chce zrobić, to zatrzymiemy się w miejscu i to się nazywa właśnie duchowa stagnacja. Duchowe zaległości, które po prostu zaprowadzą nas donikąd. Potrzebujemy być żywi w tym, co robimy w naszym chrześcijaństwie. Trochę się rozpędziłem z tego co widzę. Wiecie, ale myślę, że warto to przeczytać. Odnośnie narodu izraelskiego jeszcze możemy otworzyć sobie Księgę Liczb, 14 rozdział, żeby trochę zamknąć ten temat. Gdzie tu jest już podsumowanie i, wiecie, Boża decyzja za to miejsce, w którym znaleźli się naród izraelski. Za to miejsce, w którym się znaleźli, naród wybrany przez Boga, i konsekwencje tego miejsca. Najpierw jest ich decyzja 14 od 1 do 3. Wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud płakał tej nocy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo. Albo i na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? To jest reakcja. To jest oczywiście w momencie, kiedy przyszli zwiadowcy i poinformowali ich o tym, co widzą. To jest ich lament. To jest ich nieodrobione lekcje, które Bóg im dał wcześniej. I później widzimy... Bożą konsekwencję względem tego, co powiedzieli. Najpierw jedenasty i dwunasty werset. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie ze mną mną pogardzać, jak długo nie będą mi wierzyć. Pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich, uderzę go zarazą i wydzieliczę go. Ciebie uczynię narodem większym i liczniejszym niż oni. I później od wersetu 20 do 35. A Pan powiedział, przebaczyłem, to jest oczywiście kiedy Mojżesz znowu walczył o swój lud, walczył o nich i Pan odpowiada Mojżeszowi. Przebaczyłem według Twego słowa, ale jak żyje i jak cała ziemia jest pełna chwały Pana, żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki i to, czego dokonywałem w Egipcie i na pustyni, i już po dziesięciokroć wystawili, wiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy jej żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jednak mojego sługę Kaleba za to, że jest z nim. Inny duch i bez reszty obstawał za mną, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo i jego, i jego potomstwo ją posiądzie. Skoro więc Amalekici i Kanoneczycy mają mieszkać w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie w pustynię, w drogę ku Morzu Czerwonemu. Pan przemówił ponadto do Mojżesza i Arona tymi słowy. Jak długo jeszcze będziecie to niegodziwe zgromadzenie szemrać przeciwko mnie? Słyszałem narzekających synów Izraela. Wiem, jak szemrają przeciw mnie. Powiedz im, jak żyje oświadcza Pan. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pełnej liczbie od dwudziestego roku życia wzwyż. Wszyscy, którzy szemraliście przeciw mnie, nie wejdziecie do ziemi, do której przysiągłem, że osiedlę was w niej, za wyjątkiem Kaleba, syna... Jefunego i Jozułego syna Nuna. Dotąd. Cię przepraszam, że to czytam, ale myślę, że to jest mocne, kiedy widzimy po prostu konsekwencje nieodrobionych lekcji, kiedy widzimy konsekwencje tego, tych i postawy, postawy względem tego, co Bóg, jak w jaki sposób Bóg ich prowadził. Kiedy widzimy wciąż nieodrobione sprawy w swoim życiu. Kochani, musimy na, tym, na to reagować. Kiedy dostrzegamy wciąż powtarzające się rzeczy, które wciąż nas dotykają, musimy na to zacząć reagować. Nie możemy pozwolić, by w jakikolwiek sposób zatrzymać się w miejscu duchowym, w którym jestem dzisiaj. Musimy dziś reagować. Dziś. Tu jest taki niesamowity fragment później dalej, i chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali od 16 do 19 wersetu i dojść do pewnego też wniosku? To pojawiają się pytania, kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli ci to wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat, czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, i których. Zwłoki rozrzucał po pustyni, i komu to przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. To jest oczywiście podsumowanie tego, a teraz chciałbym przejść do, przepraszam Was, do dwunastego wersetu, czyli trochę się cofnąć. Uważajcie, bracia, aby w kimś z Was nie było czasem złego, Niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z Was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian, aż do końca. I chcę tutaj zwrócić uwagę na pewne słowa, które są napisane. Ogólnie jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, które mamy, przeżywamy w swoim życiu, w których do, doświadcza nas Duch Święty, w których słyszymy jakiś jego głos, to są to na ogół sprawy, które jakby swój koniec mają w wierze. Aby cokolwiek w swoim życiu zrobić, potrzebujemy wiary. Aby jakikolwiek ruch w swoim życiu zrobić duchowe, potrzebujemy wiary. Aby przebaczyć, wracając do przykładów, potrzebujemy ufać Bogu i wierzyć. Aby dać pieniądze, potrzebujemy ufać Bogu, że On się o nas zatroszczy. I tak naprawdę wierzę i widzę to, że w każdym aspekcie naszego życia Bóg, kiedy nas dotyka, to potrzebuje naszego zaufania i naszej wiary. I ten fragment bardzo mocno odnosi się do słowa wiara. I zaskoczyło mnie fragment, który jest napisany w tym czternastym wersetzie. Jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność, bez zmian aż do końca, kto z Was pamięta swoją wiarę, swoją ufność, tą pierwotną, tą Pierwszą, tą, kiedy nawracaliśmy się, kiedy czyniliśmy pierwsze kroki w swoim życiu. Gdzie ja pamiętam ten, ten, ten czas, pamiętam tę chwilę i pamiętam następne tygodnie, pamiętam następne miesiące. To był taki czas, że nie było takich rzeczy, które byłyby dla mnie niemożliwe. Gdziekolwiek by mnie nie posłali, tam bym pojechał. Cokolwiek by mi nie powiedzieli, tam bym pojechał. Wiecie, ja miałem 13 lat i pamiętam, jak pojechałem na misję. Generacji T wtedy to się nazywało. I wiecie, nigdy w życiu nie, nie ewangelizował ludzi, powiedzieli: weź, zapukaj tam, zapytaj, czy dywan, czy możemy im dywany wytrzepać. Dobra. Weź tam, zanieść te ulotki, tam wiecie jakieś takie chłopaki, takie gangsta, weź tam, zanieść ulotki i zaproś ich jutro na ewangelizację. Dobra. Że pamiętam ten czas, kiedy nie było czegoś takiego, że Boże, no nie wiem. I tak właśnie widzę ten fragment. Jest napisane, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność, jeżeli zachowamy wiarę taką aż do końca, my potrzebujemy tą samą ufność, którą mieliśmy kiedyś, wykorzystywać dzisiaj, budować tą wiarę dzisiaj. I właśnie potrzebujemy to robić na tych wszystkich zadaniach, które daje nam Duch Święty. Na każdym tym następnym wyzwaniu, doświadczeniu, czymkolwiek to jest w naszym życiu, co przychodzi i co wymaga od nas jakiejś reakcji, to pragnie Duch Święty, abyśmy wyciągali z tego lekcje, które będą budować naszą wiarę. I te lekcje będziemy mogli przejść tylko przez to, aby użyć swojej wiary, będziemy potrzebowali wykorzystać swoją wiarę, swoje zaufanie Bogu, i tylko w taki sposób każdy z tych kroków będziemy mogli iść. I wiecie, to moje ulubione powiedzenie: krok po kroku potrzebujemy iść za Bogiem. Krok po kroku, cały czas, wiara za wiarę. Wiecie, to jest tak, jakby daje swoją wiarę i w zamian za to buduje swoją wiarę. I to jest taki, wiecie, mam wrażenie, taki wymienny pieniądz. Daję Bogu znowu wiarę i dzięki temu, że dałem tą wiarę, ja znowu ją buduję. Najprostszy przykład, który dzisiaj jest cały dzień używany. Ufam Bogu, że jeśli dam tą finansę do zboru, choć nie mam, to przeżyję, dam radę. I wiecie, potem się okazuje, że dajemy radę. Znamy naszego Boga, prawda? I wtedy jest wiara za wiarę. Budujemy swoją wiarę i, wiecie, ja tak wierzę w to, że krok po kroku potrzebujemy w tej pierwotnej wierze cały czas iść, każdego dnia. Myślę, że słowo pielęgnacja swojej wiary jest bardzo dobrym słowem: że my potrzebujemy pracować i pielęgnować tą wiarę, którą mamy, żeby nie zastygła w naszym życiu, żeby nie doszło do takiego momentu, właśnie jak naród izraelski. Ale dochodzi do takiego momentu właśnie wtedy, kiedy gdzieś po drodze gubimy lekcję za lekcją, kiedy gdzieś po drodze zapomnieliśmy odrobić te zadania, które Bóg nam dał, i wtedy pojawia się takie zastygnięcie, tracimy pierwotną wiarę. I później pojawia się ta obietnica o przebudzeniu, a ty siedzisz w ławce i myślisz, jak stąd wyjść. Wtedy pojawia się obietnica o tym, że Bóg będzie działał, ale Ty masz już w tym momencie o wiele więcej ważnych rzeczy w swoim życiu. Nie zostaniesz dłużej na nabożeństwie? Nie wyjdziesz na środek? Ostatnio mi było bardzo wstyd, nie planowałem się tym podzielić, ale podzielę się. Wiecie, kiedy czasem nie odrobisz swojej lekcji, to nie będziesz gotowy na bardzo ważny moment. Wiecie, festiwal to był dla mnie świetny moment, piękny moment, ale wiecie, było mi wstyd. I będę szczery, bardzo szczery. Wiecie, kilka dni wcześniej Bóg dał mi lekcję do mojego życia. Pokazał mi bardzo mocno, że z czymś się muszę rozprawić. I wiecie, ja tego nie zrobiłem. Po drodze Bóg tak zareagował, że musiałem się z tym rozprawić. Sam się z tym rozprawił, że tak powiem, siłowo. I wiecie, kiedy przyszedłem na festiwal i miałem wyjść na środek się modlić, bo byłem w służbie modlitwy, powiedziałem: Nie, nie idę tam. Nie dam rady. Nie jestem duchowo w takim miejscu, jakim powinienem być. I miało być przebudzenie, ale nie odrobiłeś lekcji w swoim życiu i siedzisz w ławce. I nic nie zrobisz. Zostajesz w miejscu. Miało być modlitwa, a tymczasem sam potrzebujesz, żeby ktoś do ciebie podszedł i cię poklepał po ramieniu. Bo nie odrobiłeś zadania domowego, bo jesteś w zaległościach duchowych. Wiecie, mówiłem trochę o grupowej odpowiedzialności, że zaległości czasem wpływają na całą grupę. I wiecie, to będzie ostatni punkt, który chcę dzisiaj poruszyć. Jozue i Kaleb. Jeżeli ktoś zna takie słowo, to dla mnie to jest dobre słowo hardcore. Hardcore, przegoście. Jako jedyni mieli wiarę i pragnienie, by wejść. Prawda? A weszli? Weszli 40 lat później. I tułali się razem z narodem. Ja nie, nie będę dzisiaj mówił o tym, że, że jeżeli ktoś gdzieś tam będzie w tyłu, to od razu wiecie nasz zbór, czy cokolwiek nie pójdzie do przodu. To już są trochę inne czasy. Duch Święty też działa trochę w inny sposób. Ale wiecie, chcę zwrócić na to uwagę, bo ten fragment, o który czytamy, również o tym mówi. Bo mówi tak: uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Uważajcie, bracia, kochani, aby wśród nas nie było jakiegoś złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Wiecie, co ma na myśli? Nie o to, żeby teraz On, Sio. To nie o to chodzi w tym fragmencie, ok? Żebyśmy dobrze to zrozumieli. Nie mamy w taki sposób uważać, żeby w naszym zgromadzeniu nie było jakiegoś złego, niewierzącego serca. I jeżeli takie je spotkamy, no to chodź, bracie, bo musimy kogoś wynieść. Bo dalej jest kontynuowane. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z Was nie uległ znieczuleniu. Kochani, my potrzebujemy siebie i tym chcę to podsumować. Właśnie w tym temacie, w naszych tematach naszego zadania potrzebujemy się zachęcać. Każdego dnia ze swoimi najbliższymi, których mamy najbliżej, w grupkach, w miejscach, w których się znajdujemy, w kościele, na kawiarenkach, potrzebujemy zachęcać jeden drugiego do działania w swoim życiu, do pracy w swoim życiu. Jeżeli coś dostrzegamy, to wyjaśnić, to pomóc, to wytłumaczyć, zachęcić. Tak jak mówię, nie ocenić, to nie do nas należy. Ocena, wzgarda, to nie do nas to należy. Do nas należy zachęcenie. Poddźwignięcie, kiedy widzimy kogoś, kto już po prostu widać, że jeszcze kilka niedziel i już go w ogóle nie będzie. Wiecie, potrzebujemy podejść do tej osoby, potrzebujemy o nią walczyć, potrzebujemy wesprzeć ją, czasem pogrozić palcem, że tak dalej nie może być. Ale w miłości, kochani. Potrzebujemy siebie nawzajem. To nie jest tak, że jeżeli ty podczas tego słowa poczułeś się dobrze, bo masz wszystkie zaległości odrobione, teraz wszystko jest ok. To właśnie twoim zadaniem jest to, aby wyjść teraz do wszystkich wokół, których widzisz, którzy widać, widać że ciebie potrzebują, a to często widać, wyjść, przytulić, podźwignąć, pociągnąć, wyciągnąć z miejsca duchowego, w którym się dzisiaj znajduje. O tym mówi ten fragment. Abyśmy uważali na to. Uważajmy, bracia i siostry, kochani, uważajmy na każdego z nas wokół. By czasem ktoś wokół nas nie odpadł. Nie pogubił się. Gdzie to jest słowo, którym właśnie chciałem się dzisiaj podzielić. Chciałem bardzo mocno zwrócić na to uwagę, jak bardzo potrzebujemy. Reagować na dziś. Jak bardzo potrzebujemy reagować na to, co dzisiaj mówi do mnie Pan. Bo wierzę, że to ma wielkie znaczenie. I to, co Bóg mówi dzisiaj do nas, to jest idealne słowo do Twojej sytuacji. To jest idealne słowo do Twojej sprawy. Nawet jeżeli Ciebie się wydaje, że tą akurat sprawę trzeba załatwić później, nawet bardziej, w jakimś bardziej dogodnym czasie, to wiedz, że to Słowo, które dziś mówi do Ciebie Bóg, wczoraj mówił do Ciebie Bóg, było na wczoraj, było na dzisiaj. Ono jest dzisiaj do wykorzystania. I to jest praca, którą dzisiaj musimy zrobić. Ażby się chciało powiedzieć, że jak to w czasach Bożej łaski, kiedy. Pan Jezus zrobił już wszystko na krzyżu, my musimy jeszcze nad sobą pracować. To, to jest temat rzeka, ale wiecie, ostatnio, usłyszałem takie stwierdzenie i jeszcze krótko tylko skomentuję. Bo czasem nam się tak wsłucha w uszy, że przecież żyjemy w czasach łaski, żyjemy w czasach, w których Pan Jezus już wszystko dla nas zrobił. To do jak ja mam teraz jeszcze pracować nad sobą, nad swoimi grzechami, nad swoimi rzeczami, skoro to wszystko już Pan Jezus zabrał na krzyż? Myślę, że każdy z nas o tym doskonale wie, ale powiem: musimy pracować nad swoim ciałem, by utrzymać go w ryzach i by w żadnym momencie nie porwało nas do miejsca niewiary, o którym dzisiaj mówiłem. Nie ściągnęło nas do miejsca niewiary, bo łaskę mamy tylko dzięki wierze i tą wierę, wiarę musimy pielęgnować. Nad tą wiarą musimy pracować. To, że dziś zbawieni jesteśmy dzięki wierze, to jest prawda. To, że jutro będziemy zbawieni dzięki wierze, to jest prawda. Ale jeśli tej wiary w Twoim życiu przez coś zabraknie, przez brak odrabianych zadań domowych, przez duchowe zaległości, to możesz nie mieć tej wiary. To diabeł może przyjść i ci ją wykreść, dać ci coś innego w zamian za tą wiarę.